Witam serdecznie na moim kanale. Mam na imię Alicja, jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych, ale tylko tych ilościowych, takich jak badania operacyjne, matematyka, statystyka opisowa, matematyczna, ekonometria, matematyka finansowa, finanse przedsiębiorstw, ekonometria, prognozy i symulacje, mikro, makro, ekonomia, ekonomia matematyczna, menedżerska czy ocena projektów inwestycyjnych. Całość mojej oferty możecie znaleźć na stronie internetowej zadaniaprojekty.pl. Swojej pomocy udzielam studentom różnych polskich uczelni w zakresie rozwiązywania zadań na termin. Jeśli macie problem ze swoimi zadaniami, piszcie od razu na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Wyrazy swoimi załącznikami. Gdy będę miała możliwość, jak najbardziej do Was odpiszę jak najszybciej. Kwestia cierpliwie poczekać na odpowiedź. Mailuję na bieżąco w miarę możliwości, a dzisiaj Wam chciałam pokazać, jak uzyskać rozwiązanie z przedmiotu, zarówno bym powiedziała statystyka matematyczna, jak i ekonometria, a czasem nawet i prognozowanie, z takiego elementu jak badanie symetrii reszt. Generalnie chodzi o to, że gdy my budujemy jakikolwiek model regresji, dowolno nie wiadomo mi jaką metodą, zawsze wychodzi jakiś wektor elementów, które pokazują niedopasowanie tego modelu do rzeczywistości, jakieś reszty na Y, krótko mówiąc, jakieś elementy, które powinny być jak najmniejsze, a najlepiej w ogóle nie występować. I często my musimy zbadać, czy taki składnik resztowy, taki wektor liczb albo układ liczb, które powstają z regresji, wykazuje symetrię, czy też nie. No najlepiej, jeżeli ta symetria reszt by nam wyszła, a nie zawsze tak jest, trzeba to po prostu sprawdzić, czy to jest, zachodzi. I teraz tak, generalnie chodzi o to, że raz zakładamy w hipotezie zerowej, w dwóch hipotezach testowych, zakładamy raz, że P, czyli odsetek tych reszt dodatnich, wynosi 1 druga, a w zaprzeczeniu, że jednak jest różna od 1 drugiej. Generalnie. I teraz skąd to się bierze? Ano stąd, że mamy tak zwane założenia klasycznej metody najmniejszych kwadratów. Między innymi zakładamy to, że reszty stanowią element jakiś losowy, przypadkowy i jest ich tyle samo dodatnich co ujemnych. A jeżeli tak ile samo jest elementów dodatnich co ujemnych, to odsetek, częstość występowania tych elementów, czy dodatnich, czy ujemnych, jest dokładnie taki sam. No i wynosi matematycznie 50%, czyli 1 druga. Niektórzy mówią w ten sposób, można zapisać, że reszty modelu są symetryczne, czyli P, prawdopodobieństwo tego, że reszta jest większa od zera, jest równe prawdopodobieństwu tego, że reszta jest mniejsza od zera. W zaprzeczeniu temu jest to, że reszty nie są symetryczne, czyli że odsetki są sobie różne. Jakbyśmy nie pisali hipotezę, można też przyjąć, że próba albo jest losowa, bo to jest warunkiem losowości próby, jest to, żeby reszty w niej były symetryczne, te, które otrzymamy na podstawie jakiejś próby. Jeżeli otrzymam model i z niego wyciągnę reszty, to jeżeli reszty wyszły nam symetryczne, to prawdopodobnie próba była dobrana w sposób losowy. I często w matematyce też możemy spotkać prosty, uproszczony zapis, że hipoteza alternatywna jest zaprzeczeniem hipotezy zerowej. Chodzi o to fale tutaj. No i teraz, żeby się dowiedzieć, czy hipoteza mówiąca o losowości reszt, ich symetrii, czy może hipoteza o alternatywna o braku losowości reszt, o ich symetrii, o braku ich symetrii, musimy policzyć tak zwaną statystykę testu T-studenta. Ona jest stosowana dla dużej próby. To jest tak, może trochę przypominać przedziały ufności, i jest tutaj powiedziane, że m przez n i tak dalej. Mamy ten cały wzór zapisany. Musimy rozumieć, że jedna druga, czy te symbole pierwiastków, czy układ tego całego wzoru mu jest stały. Jedynie my musimy poznać, ile wynosi m i n. N, jak w matematyce często bywa, to jest ile mamy tych elementów w ogóle badanych, a m jest powiedziane, że to jest liczba reszt dodatnich. Ok. I teraz, jeżeli w tym momencie ułożymy sobie y, wypisujemy wszystkie wartości, jakie były rzeczywiste i jakie były do nich przypadające reszty, to w tym momencie można policzyć,
czy reszty były w tym momencie dodatnie, czy reszty były ujemne. I ja tutaj sobie zrobiłam takie oznaczenie, że jeżeli reszty wychodziły dodatnie, to wstawiam jedynkę jako symbol. I teraz takich jedyneczek, gdzie wynik był dodatni, bo musimy poznać, ile wynosi m. M, czyli liczba elementów tych reszt dodatnie. Więc tutaj, jak wypisywałam sobie jedynkę, można też liczyć po prostu w pamięci, co można podsumować, że wszystkich analizowanych liczb było 20. Jedynek było 10, a więc pozostałych liczb, które oznaczone były jako 0, czyli były resztami ujemnymi, było też 10. I teraz, jeżeli dodatnich reszt było 10, a wszystkich reszt 20, to dzielę 10 przez 20, 10 przez 20 w miejsce tego wzoru na t. No i jak to od razu można zauważyć, w liczniku otrzymamy 0, bo 10 dwudziestych minus 1 druga daje nam faktycznie 0. Więc co ja bym nie dzieliła, to i tak wynik wyjdzie dokładnie równy 0. I teraz statystyka testowa, dla której my musimy... Ta statystyka musi być, posiadać wartość krytyczną z tego samego rozkładu. Jeżeli bazujemy na rozkładzie testu studenta, to muszę również brać wartość, musi posiadać dokładnie ten sam rozkład, więc jeżeli korzystamy ze statystyki testu studenta, to również wartość krytyczną zawsze szukamy z tego samego typu rozkładu. Czyli w tym momencie, jeżeli... Więc podsumowując, jeżeli to wartość krytyczną poszukamy, czy to w tablicach testu studenta papierowych, czy w Excelu, to zawsze szukamy przy 5 na przykład procentach, jeżeli przy takim poziomie mamy zrobić badanie. Z 20 zrobiłam stopnie swobody o 1 mniej, czyli 19 i znaleziona wartość krytyczna wynosi 2,09, ale szczerze mówiąc, jaką byśmy nie wzięli poziom istotności, jeżeli statystyka testu studenta dokładnie wychodzi 0, to każda wartość krytyczna da nam decyzję następującą. To powinno być oznaczenie nie UAT, więc w tym momencie, jeżeli nasze obliczenie jest mniejsze od krytycznej, to zawsze mamy w przypadku rozkładów bazujących na testu studencie czy rozkładzie normalnym, nie możemy odrzucić hipotezy zerowej, a ona mówi o tym, że reszty są symetryczne. Oczywiście musimy to ocenić pozytywnie, bo takie reszty powinny wyjść i dobrze, jeśli wyjdą. Ok, ja na tym kończę omawianie tego zadania. Gdy potrzebujecie się ze mną skontaktować, to mailujcie na adres zadania@projektymaupa.wp.pl. Załączajcie od razu pliki z zadaniami. Odpiszę, jak tylko będę miała taką możliwość. Oczywiście jak najwięcej rozwiązujcie tego typu zadań, bo tylko to będzie Wam gwarantowało zaliczenie z przedmiotu. Na pewno komentujcie moje filmy, subskrybujcie kanał, udostępniajcie je znajomym i korzystajcie z całej tej udostępnionej przeze mnie wiedzy. Także ja pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce, jak najwięcej rozwiązanych zadań pozytywnie.